Cześć, tu Grzesiek z blogu Hejdom i dziś ponownie sprzątamy nasze mieszkanie z modelem Jimmy HAV10 Flex. Od razu przejdę do konkretów. Dlaczego ten egzemplarz ma ten dopisek Flex? Z trzech powodów. Ze względu na to, że dodali takie kolanko. No ale przecież to było w poprzednich modelach. Dodali taką oto rurkę główną, która po naciśnięciu tego przycisku się łamie. No ale przecież to też było w poprzednich modelach. W związku z tym, dlaczego to tak nazwali? Ze względu na to, że mamy tutaj szczelinówkę, która jest elastyczna. Nie to, że jest elastyczna, to jeszcze tutaj ma lampkę. Tak jak w moim ulubionym Dream, ten egzemplarz ma tutaj fajną lampkę, ale to nie wszystko, ponieważ lampkę ma też jeszcze w głównej szczotce, czyli tutaj i podświetla. Dodatkowo nie dość, że ma tą szczotkę tutaj podświetlaną, to jeszcze mamy możliwość wymiany do twardych powierzchni i do miękkich powierzchni. Możemy sobie te szczotki tutaj bez problemu wymieniać, w zależności od tego, co potrzebujemy. Największym minusem tego odkurzacza niestety jest to, że stacja ładowania, tutaj mamy baterię, bateria ma tutaj wejście na ładowarkę, a stacja ładowania nie ma złączy do tego, żeby tą baterię ładować. Ach, powiem Wam szczerze, że to akurat mnie trochę rozczarowało, bo to dla mnie jest taka podstawowa rzecz, że po prostu wiecie, odkładamy sobie odkurzacz na stację, i ona nam się ładuje. Niestety w tym wypadku tutaj tego nie mamy. Oczywiście jest tego też plus ze względu na to, że po prostu odłączając tą baterię jesteśmy sobie w stanie bez problemu położyć ten odkurzacz, położyć tą baterię w dowolne miejsce i podładować. I nie musimy przygotowywać specjalnie miejsca, gdzie mamy odkurzacz, żeby tą baterię naładować. W związku z tym, jeżeli macie miejsce, gdzie nie ma dostępu do prądu, to w tym wypadku ten odkurzacz świetnie się sprawdzi ze względu na to, że bezpośrednio ładujemy baterię, a nie odkurzacz, jak w przypadku na przykład Dreamów, to w tym momencie jesteśmy w stanie tylko to położyć i sobie podładować w dowolnym, wygodnym dla nas miejscu. Dobra, ale podejdźmy dalej do tych szczegółów tego odkurzacza. Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że tutaj ponownie w Jimmy mamy to rozwiązane poziomo. Nie mamy tego tutaj w ten sposób, tylko jest to w ten sposób. I to jest tak naprawdę jedyna różnica pomiędzy tym użytkowaniem tego odkurzacza a innymi, ponieważ tutaj mamy trochę szerzej. W związku z tym, że mamy trochę szerzej, taką rurką byłoby nam zdecydowanie trudniej wejść we wszystkie zakamarki. W związku z tym tego problemu już nie ma, bo ta rurka nam się skręca. I to, powiem Wam szczerze, jest świetne rozwiązanie. A dodatkowo zwróćcie uwagę na to, że biorąc sobie tutaj tą część, wkładając sobie tutaj tą część, dalej mamy dwie rzeczy. W związku z tym, że możemy sobie to tutaj złamać, więc możemy sobie łatwiej pewne elementy odkurzyć. A po podłączeniu tego wszystkiego razem, dalej mamy świecenie tej końcówki i możemy te wszystkie zakamarki gdzieś na suficie odkurzyć. Pod tym względem uważam, że ten odkurzacz jest rewelacyjny, działa to super i mega fajnie, że o tym to w ten sposób pomyśleli. To, że możemy jeszcze sobie to zgiąć, to jest w ogóle rewelacja i jesteśmy w stanie tutaj sobie wszędzie tym dotrzeć. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby tą końcówkę tutaj podłączać, ale żeby mieć tą końcówkę, czyli tą główną dywanową końcówkę, która oczywiście też jest podświetlona. I w tym momencie możemy sobie wjechać wszędzie, nawet pod kanapę, ponieważ jesteśmy sobie w stanie to bez najmniejszego problemu w ten sposób tutaj złamać i podjechać pod jakieś stoliki czy jakieś inne elementy, nie schylając się. Więc dla osób starszych to rozwiązanie jest naprawdę rewelacyjne i pod tym względem ten odkurzacz mogę zdecydowanie polecić. Oczywiście mamy też tą końcówkę. Ta końcówka jest jakby dwa w jednym. Dzięki temu możemy sobie bez problemu tutaj posprzątać meble, a kiedy chcemy do jakiejś powierzchni się mocniej przyssać, to też nie ma najmniejszego problemu. Ściągamy sobie to i nie musimy latać i wymieniać końcówek. Pod tym względem to też bardzo fajnie tutaj działa. Wspominałem o tej końcówce łamanej. Dzięki temu, że możemy sobie to tutaj wcisnąć, to wcisnąć sobie w odkurzacz, to jesteśmy w stanie we dwie strony bez najmniejszego problemu to sobie tutaj przyłożyć. Oczywiście to się blokuje, tak jak widzieliście.
Mamy tutaj też jeszcze jedną końcówkę, to jest końcówka do mebli. Ona jest specjalnie skonstruowana, tutaj takie miękkie ma wykończenie i bardzo fajnie po prostu ściąga kurz z mebli. No i oczywiście mamy tutaj szczotkę do tapicerek. Szczotka do tapicerek oczywiście też jest rozbieralna i jest bardzo dobra do właśnie jakiejś kanapy czy poduszki, bo naprawdę bardzo dobrze wyciąga po prostu ten kurz. Ja jak zwykle, jak zacząłem odkurzać kanapę, to byłem w szoku, ile po prostu w odkurzaczu się zebrało tego syfu, bo powiem Wam szczerze, akurat to robię bardzo, bardzo rzadko. Mimo że nie mamy zwierząt, to naprawdę wyciąga bardzo dużo kurzu. Odkurzacz wspomniałem, że ma standardową konstrukcję. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że tutaj mamy przycisk, który nam zwalnia i możemy sobie bez najmniejszego problemu wysypać kurz. Oczywiście wszystko to jest rozbieralne. Możemy sobie to przekręcić, wyjąć. Wyjąć i to też jest rozmontowywalne. Kolejna część. Tutaj jest kolejna część. I tutaj jeszcze jest, jest kolejna część. Więc mamy tutaj naprawdę bardzo dużo części, bardzo dużo filtrów, które rzeczywiście się sprawdzają i naprawdę bardzo fajnie to wszystko nam tutaj działa. No i mamy to wszystko czyste. Naprawdę pod tym względem tutaj te odkurzacze sprawdzają się bardzo dobrze i nie można tutaj na nic narzekać. Oczywiście składanie tego to jest naprawdę ciężka robota. Chyba tak po prostu. Tu już jest łatwiej ze względu na to, że mamy takie elementy, gdzie to jest narysowane, że to się wszystko tutaj zamyka. I tak samo tutaj też jest specjalny element. O, ciach. I to zamykamy. Ten odkurzacz nie ma tutaj spustu, który nam włącza, tylko ma tutaj główny przycisk. Główny przycisk działa na tej zasadzie, że włączamy go i przełączamy między trybem Eco, Auto, Turbo i Max, a na wyświetlaczu widzimy, ile minut nam zostało danego trybu. Bardzo fajnie, że to w ten sposób jest pokazane, bo możemy sobie, powiedzmy, wiemy, że mamy większą powierzchnię do posprzątania, to włączymy sobie tryb słabszy, żeby nam dłużej starczyło i możemy dokończyć sprzątanie. Nie będzie zaskoczenia, że nagle nam się ta bateria kończy, tylko dokładnie wiemy, na ile minut jeszcze nam to starczy. Jeżeli chodzi o moc tego odkurzacza, jest jedną z większych i naprawdę bardzo dobrze potrafi wyciągać ten kurz. To już pokazywałem w Jimmy, że to są jedne z lepszych odkurzaczy pod tym względem. No i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, jak leży w ręce, to jest fajne, że możemy go stąd zmienić sobie tu i z powrotem tutaj. Dzięki temu rozwiązaniu mniej obciążamy nadgarstek, kiedy po prostu gdzieś manewrujemy nim tymi końcówkami, powiedzmy, taką szczelinówką. Pod tym względem ten odkurzacz też bardzo dobrze się sprawdza. Jeżeli ten materiał Ci się podoba, pamiętaj, żeby zostawić lajka, a najlepszą cenę na ten odkurzacz znajdziesz w opisie tego filmu. Czas na podsumowanie tego modelu. Powiem Wam szczerze, że gdyby było tak, że ta bateria jest ładowana w stacji i możemy ją ładować osobno, mam na myśli ładowania w stacji, czyli że po prostu kładziemy odkurzacz na stacji i od razu nam się włącza ładowanie, to ten odkurzacz zastąpiłby moje dotychczasowe urządzenie ze względu na to, że ma tą podświetlaną końcówkę i jest ona elastyczna i długa, oraz ma tą końcówkę główną, też podświetlaną, która w rzeczywistości naprawdę bardzo się przydaje. Gdyby nie ten jeden minus, to ten odkurzacz po prostu z czystym sercem Wam bym polecił i to każdemu. No ale niestety brakuje w tej stacji tego ładowania, tego odkurzacza bezpośredniego i dlatego to jest tylko i wyłącznie, znaczy, może inaczej, trzeba po prostu pamiętać o tym, że po skończonej pracy musimy go podłączyć do zasilania. Ja przyzwyczajony do tego, że po prostu odkładam odkurzacz na stacji, ona się automatycznie ładuje, no to niestety tutaj jestem trochę zwichrowany pod tym względem wygody, no i pamięci, po prostu bym o tym nie pamiętał. Ale dla osób, które mają pierwszy tego typu odkurzacz, to naprawdę będzie wygodne rozwiązanie, o tym się nie musicie martwić, no bo to jest tylko kwestia wpięcia tego kabelka. Jeżeli nie macie miejsca przechowywania przy gniazdku, to jest to mega wygodna rzecz i bez najmniejszego problemu będzie to użytkowe, bo możemy tą baterię odpiąć i podładować w dowolnym innym miejscu i zajmuje to bardzo mało miejsca i nie będzie nam przeszkadzać. Jeżeli chodzi o użyteczność tego odkurzacza, akcesoria, to pod tym względem to jest po prostu rewelacja. Jimmy zawsze sunął z tego, że naprawdę tutaj akcesorii jest bardzo dużo. No i teraz wprowadzili coraz więcej tych klików. Na kliki nie są tylko i wyłącznie te moduły, te dodatkowe rzeczy, które nie mają elektryczności. Jeżeli tutaj mamy szczotkę z podświetleniem, to klik jest. Jeżeli mamy szczotkę z
po prostu zwykłą szczotkę bez żadnego podświetlenia mechanizmu, to tego klika blokującego, żeby to nam wypadało, nie ma. No i powiem Wam szczerze, że to się pod tym względem sprawdza. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał. No i do zobaczenia w kolejnych tego typu częściach. Dzięki, do zobaczenia, cześć!